Hej, hej, siemanko, moi drodzy, z tej strony Handy, 29 marca, Wielki Czwartek, rozpoczynamy kolejny odcinek Battle Royale Newsów. Świątecznego upgrade'u 3.4 należy się spodziewać już w dniu dzisiejszym, poza już wcześniejszymi doniesieniami odnośnie dodania do gry Touch AI i pewnie wielu dodatkowych niespodzianek, twórcy pokazali filmik zdalnie naprowadzanej rakiety, który właśnie teraz widzicie. Przyznam szczerze, że wygląda on obłędnie. Pytanie do was, jak myślicie, jak to się będzie sterować tą rakietą i czy to zdecydowanie zmieni obraz gry? Jestem bardzo ciekawy, oczywiście czekam na wasze komentarze. Twórcy gry zaskakują coraz bardziej, wcale bym się nie zdziwił, jak już niedługo zobaczymy dawno wyczekiwany przez nas jetpack, no bo w końcu on jeszcze nie zawitał do gry. Podejrzewam, że to kwestia czasu i zostanie ten projekt przywrócony. A propos jeszcze tego update'u, wygląda na to, że pojawi się skin króliczka w ratowania świata. Jeżeli już jesteśmy w temacie ratowania świata, to przypominam, że w sobotę będzie się stream i giveaway wieczorem właśnie na ratowanie świata. Rozdam również wam dostęp mobilny, a to wszystko za sprawą Gala, któremu jeszcze raz serdecznie dziękuję. Także jeżeli będziecie mieli wolną wielką sobotę wieczorem, z gorąco zapraszam na streama. Żeby go nie przegapić, walnijcie w dzwona i zostawcie suba. Dzięki. W grze pojawił się również starter pack za 15 zł, otrzymujecie 600 V dolców, specjalny strój Watera oraz plecak do tego. Myślę, że jest to bardzo dobra okazja na święta, która prawdopodobnie już będzie się kończyć 1 kwietnia, także śpieszcie się. Jest również możliwość wygrania takiego starter packa na stronie fortnitepolska.pl, na którą oczywiście bardzo serdecznie was zapraszam. Zostawiam was z ostatnią akcją, wesołych świąt wam życzę i zapraszam na live'y. Cześć, cześć, trzymajcie się.